Czuję, że te pankejki będą przepyszniutkie. Takie puszyste i dobre. Ale smacznie wygląda. Jestem tak głodna, że już nie mogę. Chyba każdy był kiedyś tak głodny, że mógłby zjeść nawet leżący przed sobą talerz. Jesteś następna! O, dziękuję! Urocze! He? Co to ma być? Myślałam, że... Weź to ode mnie! Idź już sobie! Zejdź mi z oczu! Zmiataj! To dla ciebie! O, spoko! Dzięki! Wow! Ma nadzienie z pieniędzy! Mnóstwa pieniędzy! Nie wierzę! Co? Oddawaj to! Jestem bogata! Ekstra! He? I sobie poszła! Jest tu jeszcze drugi tort. Niech to. Muszą tu gdzieś być pieniądze. Jednak nie. A ja mam całe ręce upaprane. Nie podglądaj. Niespodzianka. Tort. Ekstra. Wszystkiego najlepszego. Zamknij oczy i pomyśl życzenie. Okej. Zdmuchnij świeczki. Prank. Poczęstuj się. Ojejku, ale słodka buźka. Dobre to było, ale słodka buźka jest bardzo smaczna. Wszystkiego najlepszego, Kate. Urodzinowe zdjęcie. Już czas. Zdmuchnij świeczki, kochana. Zemsta jest słodka, tak jak twoja buzia. O, jak mogłaś? Doigrałaś się. Szybki unik. Ups, sorka, Jake. Podwójny prank. Spadam stąd. Ej, dawaj, zrobimy zdjęcie. Nikomu tego nie pokazuj. Wszystkiego najlepszego, Kate. A to twój tort. Zdmuchnij świeczki. Och, nie musiałaś. Pomyślę życzenie. Aha, aha. Myślisz, że wciąż się na to nabiorę? Patrz, czy to nie twój wnuczek? Tommy? Chyba ci się przewidziało, kochana. O. Buzia w torcie. O, tęskniłam za tobą. O, o, trzeba uciekać. Dorwę cię, Ava, jak mnie tylko plecy przestaną boleć. Ach, niech to. Przynajmniej mam torcik. Mogłaby po tych wszystkich latach wymyśleć nowy żart. Uwaga, uwaga! Dzisiaj urodziny Rosie. Ale głupkowaty uśmiech. To tort? Aż mi się humor poprawił. Zaopiekuję się nim. Ciekawe, co to za smak. Ała! Czekaj. Okej. Najgorsza impreza ever. Okropne tortury. Gdzie ta Rosie? Coś jeszcze? Prawie zapomniałam. To moja szansa! Skosztuję tych pyszności! Jeśli przekroję go w ten sposób, nikt się nawet nie zorientuje. Wezmę ten środkowy kawałek i złożę ciasto z powrotem. Mniejsze, ale wciąż okrągłe. Czysta matematyka! Jestem genialna! Dobra, wróćmy na ziemię. I spróbujmy tych pyszności. Lepszy niż myślałam. Znalazłam. Zachowaj pozory. Gdzie ten tort? Coś mi tu śmierdzi. Jakiś taki mniejszy. Wygląda przepięknie, prawda? Wszystko w porządku? Coś się tak spociła. W sumie to wyłączyłam klimę. Mam nadzieję, że Rosie się spodoba. A, upiekło mi się. Przepięknie. Kto ma ochotę na dokładkę? Huh? Gdzie się podział tort? To nie ja.
Może ty pierwsza? Nie ogarniam. Co mam zrobić z papryczkami? Au! Są pikantne, nawet w dotyku. Ciekawe, co mnie się trafiło. Ło! Nie wierzę! Cały stosik batoników czekoladowych. Chciałbym je wszystkie zjeść. No to próbujemy. Ty! Nawet nie jest taka zła. O nie! Zaczyna się! Piecze! Bardzo piecze! Pomocy! Za mało! Potrzebuję czegoś innego! Dalej piecze! Nie wiem, co robić, Madison! Chwila! Mamy miskę! Okej, jest! Proszę! Gotowe! Rozpuść czekoladę swoim oddechem! Uff! O wiele lepiej! Spójrz! Mam posypkę i pianki! Naprawdę nosisz je przy sobie? Ale jak widać, przydadzą się! Słomeczka dla ciebie! Weźmy łyczka rozpuszczonej czekolady! Coś jest nie tak z moją słomką! Z moją też! Oj, trochę niezręcznie. Oto babcia, która uwielbia pichcić. Troszkę cukru. Odrobinkę. Ale będzie przepyszne. Co na pewno docenią jej wnuki. Jak tu pięknie pachnie. Wow, ile pyszności. Przecież nikt nie ma urodzin, babciu. Ale mi ślinka cieknie. Może uda mi się skosztować. Nie! Au! Dzięki, babciu. Widzę, że jest zajęta. Spróbuję raz jeszcze. Au! Masz oczy z tyłu głowy? Musisz zaczekać, aż skończę, panienko. Czy to jest to, co myślę? Mąka, czyli najlepszy prankowy rekwizyt. Jeszcze cynamon. Teraz szybko. Bierz nożyczki. Zszywacz? Taśma? O tak. Odłóżcie mąkę na bok i przyklejcie do stołu kawałek taśmy. Najlepiej jakąś mocną. Teraz połóżcie na niej miskę. W ten sposób. Odrobinka cynamonu. I mieszamy. Co tu się stało? Przecież dopiero co ją tu kładłam. O nie! Całe okulary zapaskudziła. To się nazywa genialny prank. Najlepszy na świecie. Lepiej stąd zmykam. Ach. Wiedziałam, że wnuki to pomyłka. Podobały wam się te pranki? Torcik gotowy. Kogo mamy na liście? Kate, Anna, Jen. O, zapomniałam o nich. Przecież ten tort jest za mały. Nie przemyślałam tego. Ale może da się coś zaradzić. Przecież tym nie pokroję. O wiele lepiej. Kilka drobnych obliczeń. Okej, mamy to. Prosta matematyka. Co? Nic z tego? Pora na większy kaliber. Tu na bank znajdę rozwiązanie. Aby otrzymać idealny kawałek, muszę ukroić trójkąt, bułka z masłem. Do dzieła! Trochę się denerwuję. Ostrożnie! Chyba dobrze.
Zaraz tu oszaleję. Co za ulga. Idealny kawałek. Piękny jest. I po co się tak stresowałam? No tak, przez tę listę. O, poddaję się. Co się stało? Zabraknie mi ciasta dla gości. Chyba wiem, co robić. Kubek? Każdy może sobie trochę nabrać. Tyle wystarczy. Torcik w kubeczku. Pycha. Sama zobacz. Ekstra. Wystarczy kilka kubków. Kto ma ochotę na torta? Dla wszystkich wystarczy. Ale ładnie się bawisz, grzeczny chłopiec. Lubię żelki, są takie fajne. A, mój popiec się zepsuł. Mamo! To nic. Pobaw się jakimś innym. Wybornie. Pora na obiadek. O, a któż to do mnie dzwoni? Hej, jak tam, kochana? Oglądałaś ostatni odcinek? Wiem, też nie mogłam uwierzyć, że wybrał ją. O, muszę odgrzać sobie jedzenie. Włożę tylko talerz do mikrofali. Dokładnie, kolejny odcinek zapowiada się równie dobrze. Mamo, gdzie moje żelki? Nie chcę jeść tego okropieństwa. Nie, 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 wsadziła mnie ten talerz. Moje żelki! O nie, zupełnie się stopiły. To jakaś katastrofa. Zniszczyłaś je, moje żelki! Chwilka, wiem co zrobię. Odłożę talerz na bok i powbijam patyczki w stopioną masę. Dodam jeszcze kilka wokół. Nadam kształt i niech wyschną. Wyglądają świetnie. Skarbie, przestań płakać i weź to. O, wow, lizak! Pycha, smakuje jak moje ulubione żelki. Dzięki, mamo, jesteś najlepsza. Zaczynajmy. Czekaj, ja pierwsza. Małe! Ja to chciałam! No dobra. Widzisz to, co ja? To oko? Zawsze chciałam mieć zielone oczy. Ale miękkie! I do tego w moim rozmiarze. Brzydzi cię to? Wybierz coś. Duże! Miałam taką nadzieję! Dawaj to! Gotowe! Tada! Większe od twojej głowy! Nie mogę się już doczekać! Ach! No dalej! Nie mogę go ugryźć! Przykro mi, moje oczko mieści się idealnie! Ale soczyste! Winogronowe nadzienie? Co za niespodzianka! Uwielbiam gumowate rzeczy! Pycha! Idealna porcja! Czasem duże wcale nie oznacza lepsze. Muszę tylko zmienić kąt gryzienia! No, w końcu! Cytryna, limonka! Mniam! Nie przeszkadzaj sobie! Mam nadzieję, że ciasto dobre. Ciastka też dobrze wyglądają, a fryzura przednia. To będzie udany dzień. Zapamiętamy go do końca życia. Czy to ciastka? Na pewno się podzieli. Hello! Ładne, wiem. Ale to na moją randkę, młoda.
Żadnych dzieciaków. Uuu, to będzie fajne. Na razie. Już to idzie. Przyniosłem ci kwiaty, kochanie. Prawie tak piękne jak ty. Poczęstuję się. Nie pojedzą sobie zbyt długo. Do dzieła, malutki. I odrobina pikanterii. Hihi. Ten piękne popołudnie, prawda? Ja cię, ohyda. Zaraz się od niej odklei. Dajesz, maleńki. Zaraz będzie gorąco. Wow. Ale romantycznie. Mhm. Wow, strasznie ostra ta herbata. Przepraszam. Wezmę ciastko, okej? Karaluch! Czuję, że po mnie łazi. Co? Ach, teraz jest na mnie. Ach! Poszło lepiej niż planowałam. Aż zgłodniałam od tego wszystkiego. Mmm! Podglądnę sobie. O, jak nic będzie zamianka. Okej, na bank się nie zorientuję. Dobra, sprawdzamy. O, lody. Już mi ślinka cieknie. Wygląda przepysznie. Ojej, wow, sporo tego dostałam. Zimno się zrobiło. Mi to mówisz? Zamarzam. O matko, musisz się ogrzać. Jeszcze czapka. Dziękuję, o wiele lepiej. Dobra, to jemy dalej. Ej, dlaczego mi je zabrałaś? Nic z tego, wystarczy. A jak jesteś głodna, to zjedz to. No dobra, może być. Spoko są, co nie? Mega! I są takie uzależniające. Można je jeść garściami. A, już nic nie ma. O nie, został tylko jeden. Możesz go zjeść. Nie, to dla ciebie. Okej. Okay. O, patrz na to. Wow, ale ekstra. Dobra, ty też coś dostaniesz. Pięknie ci dziękuję. Panie, przodem. Pringlesy, moje ulubione. Świeże i chrupiące. Dodajmy czekoladę. Tak, idealnie. Kładziemy na talerz. Tak, są takie piękne. Zajadamy. Ach, smakują tak dobrze, jak wyglądają. Nieźle. Ciekawe, co ja mam. To chyba jakieś ciasto, nie? Jak mam je polać czekoladą? Uch, to takie frustrujące. O nie, skończyły się. Na bank są jakieś okruszki w puszce. Wow, nic się nie zmarnuje, co? Ha, muszę uwiecznić tę chwilę. Idealne. Wezmę sobie wydruk tego zdjęcia. O co tu chodzi, Brian? Skąd to wziąłeś? Czekaj, nie skończyłem. Obczaj to. Teraz lejemy czekoladę. I jeszcze posypka. Dużo posypki. Uwaga, zabieramy. Tak, właśnie tak to sobie wyobrażałem. Wow, robi wrażenie. Nawet nieźle tu wyglądam. Wyszło naprawdę nieźle. Proszę, częstuj się. Ale dobre, jest świetne. No, wyszło naprawdę smaczne. Stać, macie przy sobie jakieś jedzenie? Czemu się tak spóźnia? Niespodzianka, wszystkiego najlepszego. Jupi, chodźmy. Serio? Nie widzicie znaku?
Nie wpuszczę was z tym tortem. Że co? To nie fair. Czekaj, mam pomysł. Patrz, teraz to nie tort, tylko kapelusz. Wow, ale słodki. Teraz na bank wejdziemy. Znowu wy. Nie ze mną te numery. Muszę was sprawdzić. O, ale fajny kapelusz. Dobrze, możecie wchodzić. Tak, udało się. Zaczynamy imprezę. Juhu, urodziny w klubie. Skosztujmy tego ciasta. Ale pyszny tort. Spróbuj. Pewnie. Dzięki. Faktycznie jest dobry. Takie urodziny, to ja rozumiem. Gotowa na kolejną rundę? Tak. Nie. Haha, teraz ja wybieram. Duże. Wygram to, wygram. Głupia zabawa. Wow, ty pierwsza. Ech, zawód po całości. Moje wobec tego będzie ogromne. Tada! Ech, gdzie skitelsy? To jakiś żart? Pewnie żałujesz, że nie masz tego, co ja. Mniam! Słodkie uniesienie. Spadaj! A co ja mam jeść? A, kryć się! To nasz szczęśliwy dzień! Zaraz! To była moja porcja? Zaszaleni na maksa! To moja ulubiona runda! Fajna tu muzyka! Czekaj no, zakaz jedzenia i picia. Co? Bez sensu. Ach, ale głupia impreza. Muszę go szybko zjeść. Zaraz. Mam lepszy pomysł. Kolorowe cukiereczki. Zapraszam. Ale będę fajnie wyglądać. Okej, tyle powinno wystarczyć. Spójrzcie na ten cukierkowy makijaż. Pora wracać na imprezę. Jestem gotowa. Wow, świetnie wyglądasz. Zapraszam. Ale fajna muzyka. Nikt nie patrzy? Pora coś przekąsić. Pysznie i dyskretnie. Spójrzmy. Wow, wyglądają przepysznie. Nie wierzę, różowe, spełnienie marzeń. Ale ich tu dużo. Witaj, jestem pan Wąsik. Strzeżcie się Wolverina. Jestem morsem. Przestań się wygłupiać. Ale zazdroszczę ci, że możesz się nimi bawić. Wiem, założę je sobie na palce. Ale mięciutkie. Ha, mam słodkie naparstki, smacznego. A teraz ustawiły się w rządku. Abs. Om. Nom. Patrz. Tak, trafiłam za pierwszym razem. O, super. Dziękuję, dziękuję. Hej, mam chyba ten sam pomysł. Dawaj. Słodkie pałeczki. Nie ma to jak jadalne sztućce. Smacznego. Szkoda, że nie mamy więcej. Czekaj, możemy zjeść pałeczki. Racja, zapomniałam. Trzymaj. Te też zjedzmy. Pycha. Otwieramy na trzy. Nie żartuj, patrz jaki cudny zestaw. To jakiś napój z mnóstwem dodatków. Wow, jest posypka i ptasie mleczko. Nawet wata cukrowa i żelki. I jak pachną. Hej, otwórz swoje, Gabi. Tak, mam dokładnie to samo. Napój z przystawkami. Żelki, fasolki i wata cukrowa jak u ciebie. Wszystko jest takie śliczne. Super. Okej, ja też biorę się za napój.
Zacznę od tych małych gwiazdek. I oczywiście odrobina złotej posypki. Już wygląda cudownie. Pora na watę cukrową. Wow, jak szybko się rozpuszcza. O rany, to było wspaniałe. Ja też dodam watę do swojego. Ale ja dam o wiele więcej niż odrobinę. Chemia rządzi. Okej, moja wata gotowa. Wkładamy. O rany, patrz na to. Natychmiast się rozpuszcza. Ale to fajne, nie przestawaj. Dawaj więcej waty. Jeszcze trochę, dalej, dalej. I już. To wszystko. W końcu próbujemy. Ja zacznę od małego łyczka. O rany, ale to pyszne. Co mamy tym razem? Zobaczmy. O, piękne ciasto warstwowe. Musi być dobre. Wow, takie wilgotne. Rewelacja. Też chcę kawałek takiego ciasta. O, tak, tak, tak. Też mam ciasto. Hono, łyżeczko. Czekaj. Nie, ty nie wystarczysz. Zaraz wracam. Dobre ciasto, tak. Proszę, proszę. Skoro wyszła, to znaczy, że nie będzie jeść swojego ciasta. Wezmę małego gryza. Nie zauważy. Może jeszcze jednego? I to się nazywa łycha do ciasta. Co? Tylko okruchy? Nie wierzę. Zeżarła całe moje ciasto. Tato dopiero ma tupet. To nie fair. Chyba mam pewien pomysł. Wezmę kawałek gąbki i wytnę z niego trójkąt. Teraz pomalujemy wierzch odrobiną farby. Niedużo, aby tylko pokryć górę. Nadszedł czas na sztuczną polewę. Smarujemy dokładnie, żeby pokryć całą gąbkę. Na koniec ozdabiamy posypką. No i proszę, całkiem nieźle. Ale może być jeszcze lepiej. Po bokach dodajemy kilka pasków. W końcu ma wyglądać jak ciasto z warstwami. Świetnie. Nauczy się nie jeść cudzego jedzenia? Ale to ciasto ładnie pachnie. O, mogę gryza? Proszę. Że co? A, no dobra, jak chcesz. Dzięki, już czuję ten smak. Uwielbiam to ciasto. O, co to ma być? To nie ciasto, tylko jakiś gąbczasty gniot. Ty! Ale się gniecie! To znacznie lepsze niż ciasto! Gotowa? Zamknijmy znów oczy! Tak! Udało się! Znów jakaś guma! Super! O, a twoja jest pokrojona! Pachnie cudownie! Zaczynamy! Pycha! Cały talerz gumy i to jakiej? Dobra, zbiorę wszystko i zacznę formować kulkę. Patrz, co zrobiłam. To teraz, która zrobi większego balona? Wow, robi wrażenie. Jeszcze nie skończyłam. O! Wow, rozśmieszasz mnie. Ach, tak. Teraz ja wybieram wyzwanie. Okej, to ja pierwsza. Daj mi chwilę. Szybciej. No już. O, niech to. Nie wyszło mi. Spróbuję jeszcze raz. No dalej, rośnij. Okej, tym razem mi się uda. O, ups. Ale daleko poleciał. No, to teraz moja kolej. Usta gotowe do dmuchania? Zaczęłabyś już? Dobra, jestem gotowa. Wow, nie. Czekaj, Ewa, zaczynasz się unosić. Przebij tego balona, Ewa, nie zostawiaj mnie. A, odleciała. I co teraz?